Bracie i siostro, co myślisz o sobie? Czy myślisz może, że jesteś kimś znaczącym w Kościele? Kimś ważnym w pracy? Kimś podziwianym przez innych? Czy też może myślisz o sobie, że jesteś kimś mało znaczącym, mało ważnym, niedostrzeganym przez nikogo? Jakich ludzi dzisiejszy świat podziwia, wywyższa, uznaje za wielkich? Niedawno zapewne słyszeliście o głośnej sprawie pewnej kobiety, pani Tucker w Stanach Zjednoczonych, która za popełnienie podwójnego morderstwa została skazana na karę śmierci i oczekiwała w więzieniu na wykonanie tego wyroku. Jak wiecie, cała opinia światowa była poruszona tą sprawą, szczególnie nawróceniem tej kobiety. Żaden sąd, nawet Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, nie chciał jej ułaskawić, uznając, że sprawiedliwość wymaga, aby poniosła śmierć za to, co zrobiła. Wiele autorytetów wypowiadało się w tej sprawie, w tym i papież, najwyższy autorytet, wstawił się za nią, prosząc o ułaskawienie. Taka postawa oczywiście podniosła jego prestiż, bo podały to wszystkie agencje światowe. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że po wykonaniu wyroku w jednej z podrzędnych gazet znajdujemy gdzieś na ostatniej stronie taką oto informację. Kobieta skazana za morderstwo żyje. Przed wykonaniem wyroku przybył do więzienia papież i zaproponował wymianę. Wyrok śmierci wykonano na nim. Ojciec Święty poniósł karę zamiast niej. Kobietę wypuszczono na wolność. Chcę dzisiaj mówić o wielkości, o fałszywej i prawdziwej wielkości. Wbrew temu, co powiedziałem na początku, wcale nie będę mówił o papieżu. Będę mówił o nas. Ponieważ to w każdym z nas drzemią takie rzeczy jak zazdrość, pycha, chęć wywyższenia się. Taka jest grzeszna natura człowieka. To właśnie robili uczniowie Jezusa w cytowanym fragmencie. Te negatywne cechy ujawniają się już w dzieciństwie. Zauważcie, że małe dzieci są z natury egocentryczne. Gdy już nauczą się pierwszych słów, to słowo, które najczęściej powtarzają, brzmi daj, daj, daj. Gdy są trochę większe, a jedno z nich dostanie samochodzik ładniejszy niż drugie, to zaczyna się lament. Tatusiu, kup mi taki samochodzik, jak ma Adaś. Dzieci są szczere w tym, nie ukrywają swojej zazdrości. Ale kiedy dorosną, stają się nieco bardziej wyrafinowane. Pewien inspektor Komendy Wojewódzkiej Policji opowiadał mi, że ludzie składają mnóstwo donosów na swoich sąsiadów, znajomych, a nawet kogoś z rodziny, na to, że na przykład ktoś kupił sobie drogi samochód i żeby go sprawdzić, skąd on na to wziął pieniądze. Kiedy kogoś sprawdzają, okazuje się nierzadko, że to jest czysta zawiść, bo ten ktoś zadłużył się po uszy, żeby kupić sobie dobre auto. Chociaż faktem jest, że zrobił to, żeby dorównać swojemu sąsiadowi. Takie problemy mają ludzie świata. I nie dotyczy to tylko samochodów. Ale wróćmy na nasze podwórko. Czy zauważamy między sobą przejawy takich cech jak zazdrość, zawiść, pycha, chęć wywyższenia się? Przecież dzisiaj nikt nie chodzi po zborze i nie mówi: a ja to jestem taki zazdrosny. Jednak nie oznacza to, że jesteśmy wolni od tego problemu. Ponieważ dzisiaj może przejawiać się to w zupełnie inny sposób. Przez gest, przez spojrzenie, przez myśli, zachowanie lub zręcznie zakamuflowane słowa. Możemy to dostrzec przez pewne symptomy zazdrości, jak nieumiejętność cieszenia się z sukcesów innych, krytykanctwo, chęć udowodnienia, że to, co moje, jest lepsze, mądrzejsze, a to, co nie moje, gorsze, głupsze. Nieumiejętność słuchania, przyznania racji i wiele innych. Chodzi o to, abyśmy wspólnie mogli dostrzec te rzeczy, które nam zagrażają, a które, jak mówi Pismo Święte, są początkiem, korzeniem wszelkiego zła. Pamiętamy oczywiście, skąd to się wzięło.
Zanim zostali stworzeni ludzie, to właśnie w Bożym Kościele, uniwersum, jedna z Bożych istot zaczęła się przyglądać komuś, kto w jakiś sposób był bardziej wywyższony niż on. Kogo bardziej chwalono, kto miał nieco ładniejszy wygląd, był trochę mądrzejszy, miał większy posłuch i autorytet. Wtedy ten anioł zadał sobie pytanie: dlaczego on, a nie ja? Wiecie, to był początek zazdrości. Ale wiecie, co jest ciekawe? Ten anioł nawet sam przed sobą nie przyznawał się do tego, że przyczyną jego buntu była zazdrość. Jak wiecie, on mówił o zupełnie innych przyczynach. I przypuszczam, że sam w to wierzył, bo uwierzyło również w to kłamstwo wielu innych aniołów. Podobnie jest i dzisiaj. Jeżeli w Kościele Bożym istnieje zazdrość, pycha, chęć wywyższenia się, to jest ona nieuświadomiona lub tłumaczona inaczej. Wiecie, wydaje się, że motywy zazdrości wcale nie są złe. Bo co złego jest w pragnieniu bycia lepszym od innych? Bycia lepszym uczniem, lepszym pracownikiem, lepszym sportowcem, lepszym nauczycielem szkoły sobotniej, lepiej śpiewać, lepiej grać, lepiej mówić. Czy jest coś złego w tym? W miasteczku podobnym do Pszczyny był piłkarski klub sportowy. Mój brat był jednym z działaczy w tym klubie. To była trzecioligowa drużyna. Pewnego razu brat zaproponował mi, abym pojechał z nim na trening tej drużyny. Wróciłem właśnie z wojska. Pomyślałem sobie, dlaczego nie? Mogę od czasu do czasu pójść na trening, żeby zachować kondycję. Nie wyobrażałem sobie wtedy, że mógłbym grać w tak znakomitej drużynie. Ale w czasie treningu, gdy trener zobaczył, w jaki sposób kopię piłkę, zaproponował, aby wszyscy ustawili się na linii bramkowej i powiedział, że mamy przebiec całą długość boiska najszybciej, jak tylko potrafimy. Potraktowałem to bardzo poważnie, to też na sygnał ruszyłem co sił w nogach z tymi zawodnikami. Bałem się kompromitacji, bo myślałem, że to zawodowcy trenujący po kilka lat nie dają mi żadnych szans. Ale wiecie, kiedy przez 2 lata biega się z obciążeniem 35 kg na plecach, w ciężkich wojskowych butach, z długą bronią w rękach, a czasem i w masce, to kiedy ci to wszystko zdejmą, to wydaje ci się, że teraz możesz przeskoczyć dom. Tak więc w połowie boiska zauważyłem, że biegnę sam. Myślałem, że zrobili mi kawał. Ale gdy się obejrzałem, zobaczyłem kilkanaście metrów za mną zażarty pościg. Po tym teście trener postanowił wystawić mnie jako napastnika w najbliższym meczu. I znowu działy się dziwne rzeczy. Zadziwiająco łatwo strzelałem bramki. I tak było w każdym meczu. Na początku nie myślałem o sobie, że jestem dobry. Wydawało mi się, że mam więcej szczęścia niż umiejętności. Ale kiedy na stadionie kilka tysięcy ludzi skanduje twoje imię, a gdy dostaniesz piłkę, to wszyscy wstają z miejsc i wrzeszczą, to naprawdę ogarnia cię dziwne uczucie. I wtedy zauważyłem 2 rzeczy. Jedna to zazdrość ze strony kolegów z drużyny. Niechętnie podawali mi piłkę na boisku, chociaż trener i cała widownia darła się, że piłka do Kazika. A z drugiej strony zauważyłem, że coraz lepiej myślę o sobie. Zacząłem powoli myśleć, że jestem lepszy od nich. Kariera sportowa stała przede mną otworem. Zaproponowano mi grę w Śląsku Wrocław. Zaproponowano mi duże pieniądze. Mogłem stać się kimś wielkim. Na szczęście był to okres poznawania przeze mnie prawdy Bożej. Zrozumiałem, że nie powinienem iść tą drogą, bo nie jest to droga Boża. Zrezygnowałem całkowicie z tego. Wiecie, diabeł stawia przed nami różne kuszące propozycje, zarówno w świecie, jak i w Kościele. Tak jak Jezusowi, którego kusił. On przyjdzie do ciebie i powie ci: idź w tym kierunku. Staniesz się kimś szanowanym i podziwianym. Wiele osiągniesz. Będziesz mądrzejszy od innych, będziesz bogatszy,
Będziesz lepszy, będziesz szczęśliwy. No, zgódź się. Masz okazję, osiągniesz sukces. Będziesz kimś wielkim. A kiedy idziemy w tym kierunku, to napotykamy po drodze ludzi, którzy przeszkadzają w osiągnięciu tego celu, którzy są lepsi od nas i wtedy stajemy się zazdrośni i zawistni. Zjawisko zazdrości i chęć wywyższenia się jest bardziej powszechna niż się wydaje. Ludzie zazdroszczą sobie wszystkiego. Kobiety kobietom, mężczyźni mężczyznom. Większość postaci biblijnych dotknięta była zazdrością. Na przykład Kain, Saul, Lea, Rachela, Joab, bracia Józefa, faryzeusze, uczniowie. Niscy zazdroszczą wysokim, słabi silnym, biedni bogatym. Wiele jest przedmiotów zazdrości. Ale nie tak ma być między wami, mówi Jezus. Zazdrość jest grzechem. Prowadzi w złym kierunku. Tak więc jeżeli ktoś zajeżdża pod kaplicę pięknym samochodem, nie zazdrość mu i nie dociekaj, kto mu błogosławi, Bóg czy szatan. Kiedy ktoś ładnie wygląda, ciesz się z tego, bo poprawia w ten sposób wygląd twojego zboru. Gdy ktoś bardzo dobrze prowadzi nabożeństwo czy lekcje szkoły sobotniej, nie zazdrość mu, że lepiej wypada od ciebie. Ciesz się, że jest dar nauczycielstwa w kościele, do którego należysz. Wiecie, nie ma już nic gorszego, jak chcieć w duchu, aby brat czy siostra wypadł jak najgorzej, żeby tylko się potknął, żeby mu się nie udało, żeby sfałszował nutę, żeby się pomylił, po to, abym ja na tym tle wypadł lepiej. Bracia i siostry, nie zazdrośćmy sobie żadnego daru. Wręcz przeciwnie, cieszmy się z nich, nawet jeżeli ma go ktoś inny niż ja. Kiedyś, gdy słuchałem, jak Darek śpiewa, pomyślałem sobie, chciałbym mieć taki głos. Ale wiedziałem, że choćbym nie wiem, jak się starał, to nigdy nie zaśpiewam tak pięknie jak on. Ale czy to ma być powód do frustracji czy zazdrości? Niektórzy z zazdrości nie chcą nawet przyznać we własnych sercach, że ktoś dobrze coś zrobił. Wręcz przeciwnie. Bracia i siostry, kto z was podziękował kiedyś Bogu za to, że naszemu zborowi dał rozmaite dary? Na przykład takich głosów jak Darka, Sabiny czy Marzeny. Wiecie, że od pewnego czasu zacząłem to robić? Za każdym razem, kiedy ktoś pięknie zaśpiewa, czy zrobi coś innego, dziękuję Bogu za ten dar w kościele. I muszę wam powiedzieć, że teraz słuchanie, jak mówią czy śpiewają inni, jest dla mnie o wiele większym przeżyciem niż kiedyś. Wybaczcie, ale ja przy okazji zastawiłem przed chwilą na was małą pułapkę. Co myśleliście w swoich sercach, kiedy wymieniłem przed chwilą Darka, Sabinę i Marzenę? Szczególnie te osoby, które śpiewają, czy chciałyby śpiewać. Czy nie było wam troszeczkę przykro, że to nie wasze imiona wymieniono? Ale i do tych trzech osób mam pytanie. To był test dla wszystkich. Czy było wam przyjemnie, gdy wymieniałem wasze imiona? Zobaczcie, to są te niebezpieczeństwa. One przychodzą z obu stron. Z jednej strony, kiedy jesteś niżej i chciałbyś być wyżej. Z drugiej, kiedy jesteś wyżej i nie chciałbyś być niżej. Jak już powiedzieliśmy na początku, chęć wywyższenia się leży w naturze człowieka. Jest to w zasadzie główny życiowy cel ludzi tego świata. Pamiętacie uczniów Jezusa? Jeden od drugiego chciał być lepszy, ważniejszy, większy. Jaką wspaniałą lekcję dał im Jezus? Za chwilę będziemy o tym mówić. Ale powiedzmy sobie, w jaki sposób możemy uchronić się przed dążeniem do tej fałszywej wielkości. Ktoś powiedział, że nie jest wielki ten, kto buduje swoją wielkość na rzeczach niepochodzących od Boga. I to jest prawda. Ale możemy również w kościele budować fałszywą wielkość, używając darów Bożych. Tak więc
ci, którzy mają rozmaite dary Boże, niech się strzegą. Otwórzmy przypowieści Salomona, 11 rozdział i 2 wiersz. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. I jeszcze przeczytajmy 16 rozdział, 18 wiersz. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Nie zapomnijcie tych wersetów. Nie zapomnijmy też tej historii o ośle, na którym Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Ta prosta historia wiele razy pomaga mi nie myśleć o wywyższeniu siebie, tylko Jezusa. Niech każdy modli się o to, aby Jezus uczył go rezygnacji z szukania swego, aby nauczył się pokory i umiejętności samouniżenia. I powiem wam, że on to będzie robił. W zeszłym roku, to było chyba w sierpniu, pewien brat miał mieć usługiwanie tu w Pszczynie. Był w programie na tę sobotę, no tak więc przyjechał. Widziałem, że był solidnie przygotowany. Ale przyjechał też do naszego zboru pastor Kral. Po prostu odwiedził tu rodzinę. I przed kazaniem ktoś powiedział temu bratu, który był w programie, że on nie będzie miał kazania, tylko pastor Kral. Muszę się wam teraz do czegoś przyznać. Kiedy patrzyłem, jak ten odsunięty brat siedzi tu ze spuszczoną głową, to wydawało mi się to nie w porządku. Pomyślałem sobie wtedy, tak się przecież nie robi. Jeżeli chce przyjechać i usługiwać, to powinien wcześniej o tym poinformować, żeby nie stawiać kogoś w takiej sytuacji. Ale stłumiłem tę myśl i postanowiłem słuchać kazanie, które zresztą bardzo mi się podobało. Mimo to czułem, że jesteśmy trochę nie w porządku wobec tego brata. Minęły 2 tygodnie i w programie byłem ja. Przez wiele dni przygotowywałem się do tego. Myślałem o tym w dzień i w nocy. W piątek wieczorem zrobiłem sobie próbę generalną. Wydawało mi się, że mam dobre kazanie i że jestem dobrze przygotowany. I kiedy rano wstałem z tym samym uczuciem, pomyślałem sobie, że zbyt pewnie się czuję. Uklęknąłem i powiedziałem: Boże, uchroń mnie od pychy. Pomóż mi zawsze być pokornym. Pojechałem do zboru. Minęła pierwsza część nabożeństwa i w przerwie podchodzi do mnie starszy zboru i mówi: Wiesz, jest tutaj pastor Szema. Nie będziesz miał nic przeciwko? Darek nie miał pojęcia, że Bóg posłużył się nim, aby odpowiedzieć na moją ranną modlitwę. Darek nie był pewny, co ja czuję, bo zadał mi dodatkowe pytanie. Nie gniewasz się? Bracie i siostro, co czujesz, gdy w kościele masz coś zrobić, zaśpiewać, powiedzieć, coś poprowadzić, obojętne, nawet usiąść z przodu, a ktoś przychodzi do ciebie i mówi ci: nie, ty dzisiaj usiądź tam z tyłu, dzisiaj jest tutaj ktoś ważniejszy od ciebie, on zrobi to lepiej niż ty. To jest właśnie ten test, to jest ta próba twojego i mojego serca, to jest ta lekcja pokory. Przez chwilę badałem swoje serce i powiedziałem Darkowi: Darku, naprawdę wszystko w porządku, on to na pewno zrobi lepiej. Czułem się wtedy wolny dzięki tej mojej porannej modlitwie, bo to zdarzenie było dla mnie większym doświadczeniem z Bogiem, niż by było moje kazanie. A przy okazji wysłuchałem pięknego kazania. Bracie i siostro, bardzo często, a może nawet zawsze, nie ma prawdziwej wielkości za kazalnicą. Nie ma gdzieś przed zgromadzeniem. Nie ma jej na stadionie. Nie ma wystawionej na widok publiczny. Ale ona jest ukryta, skromna. Gdzieś tam, z tyłu, ona dokonuje największych rzeczy w kościele. Ale ona mówi: nie mów o tym nikomu. Nie szuka rozgłosu. Zależy jej, aby kochać i służyć innym. Być może w naszym zborze jest to osoba, która w domu gorliwie modli się o nas lub za dzieło Boże, a my nawet o tym nie wiemy. Prawdziwa wielkość, o jakiej uczył Jezus,
jest zupełnym przeciwieństwem wielkości ziemskiej. Czy Jezus, odpowiadając uczniom, powiedział, że nie należy do niej dążyć? Nie. Bóg chce mieć w Kościele samych wielkich świętych, jak niedawno czytał pastor Szkopiński z Księgi Daniela. Czy trudno jest być naprawdę wielkim? Bracie i siostro, drogi przyjacielu, jesteś wielki wtedy, jeżeli ktoś cię policzkuje, dosłownie lub w przenośni, a ty nie oddajesz, choć mógłbyś. Wtedy, kiedy masz ciężkie życie, ale cierpliwie to znosisz, ufając Bogu. Wtedy, kiedy widzisz, że komuś powodzi się lepiej niż tobie, a nie zazdrościsz mu. Wtedy, kiedy nie szukasz sukcesów, poklasku, podziwu, pieniędzy, ale szukasz pokory, cichości, pełnienia woli Bożej w życiu. Wtedy, kiedy nie myślisz źle o braciach, siostrach, a raczej zakrywasz ich ułomności. Wtedy, kiedy starasz się wywyższać innych, uważając siebie za mniej godnego. A wreszcie wtedy, kiedy potrafisz poświęcić wszystko, karierę, majątek, a nawet życie dla innych. Wtedy jesteś naprawdę wielki. I to właśnie zrobił Jezus. List do Filipian, 2, 5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Nie szukajmy sami wywyższenia. Wybierzmy raczej drogę pokory, służby, cichości, uniżenia i posłuszeństwa. A wtedy Bóg sam nas wywyższy. I to nie byle jak, ale, jak czytaliśmy, wielce. Pan Jezus swoim życiem pokazał nam, jak być prawdziwie wielkim. Zrezygnował z całego swojego dostojeństwa. Zrezygnował z rzeczy, o jakich nawet nam się nie śniło. Nam się wydaje czymś trudnym zostawić swoje domy, swój majątek. A wiecie, co On zostawił? Myślę, że zrozumiemy to dopiero wtedy, jak to wszystko zobaczymy. Jak pisze Pismo, ogołocił samego siebie. I On, Król i Pan, stał się najniższym sługą swoich poddanych. Nie tylko wyrzekł się tego, co miał w niebie, również tego, co mógł tutaj mieć. Diabeł to mu chciał dać. Zrezygnował ze wszystkiego. Czytamy, że nie miał gdzie głowy złożyć. Ale to nie wszystko, z czego zrezygnował. I tu wrócimy do historii tej skazanej na śmierć kobiety. Ja rzeczywiście przeczytałem, że ta kobieta żyje. Rzeczywiście przed wykonaniem wyroku ktoś przybył do więzienia i zaproponował wymianę. Ale nie był to papież. Rzeczywiście był to Ojciec Święty, ale ten prawdziwy. I on poniósł karę zamiast niej. Wyrok wykonano na nim. I choć teraz ona śpi, jest wolna od wiecznej śmierci. To samo zrobił dla nas, bo też byliśmy mordercami, złodziejami, bałwochwalcami, winni wszelakiego grzechu i skazani na śmierć. On zapłacił nasz dług. Oto prawdziwa wielkość. Ale o tym nie napisali w gazetach, nie podali w środkach masowego przekazu. Zrobił to bez rozgłosu, na Golgocie. Amen. Drogi Ojcze, nie pozwól,
abyśmy w najmniejszym stopniu ulegli uczuciu zazdrości czy pychy. Naucz nas prostoty i skromności. Naucz nas widzieć innych lepszymi od nas samych. Naucz nas miłości i pokory. Amen.